Od bardzo, bardzo dawna chciałam napisać jeszcze jedną książkę o Nowej Hucie, kolejną, wrócić do tego tematu reportersko. I w pewnym momencie zwróciło się do mnie wydawnictwo Mando krakowskie z prośbą, abym napisała dla nich książkę o kobietach Nowej Huty. I to wydawało mi się z początku pomysłem mocno ryzykownym, ponieważ uznałam, że przecież Nowa Huta jest dziełem męskim. Jest dziełem murarzy, jest dziełem hutników. Wydawało mi się to trochę ryzykowne pisać o kobietach, ale jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to się okazało, że rzeczywiście tych kobiet było tu bardzo dużo i one naprawdę miały kluczową rolę w budowie Nowej Huty, w tworzeniu tego miasta, w tworzeniu tego, czym to miasto jest w tej chwili. Tymczasem one tak naprawdę do tej pory były bardzo mocno pomijane, ich głos nie był słyszany, nie mówiło się o nich. A mieliśmy w Nowej Hucie i murarki, dziewczyny nierzadko nawet niepełnoletnie, które przyjeżdżały tutaj po to, żeby się wyuczyć fachu murarskiego, więc murowały, tynkowały, woziły ziemię, kopały fundamenty, szkliły, spawały, wykonywały wszystkie te same prace, które wykonywali też chłopcy czy mężczyźni. Później tworzyły nowohucki koloryt, nowohucką kulturę. No, musimy też powiedzieć o tym, że projektowały Nową Hutę, ponieważ w miastoprojekcie, czyli tej wielkiej instytucji, która zajmowała się projektowaniem Nowej Huty, pracowało mnóstwo kobiet. Było to bardzo sfeminizowane przedsiębiorstwo. Więc dużo mieliśmy architektek, kreślarek. No, żeby wymienić choćby Martę Ingarden, która hutę projektowała. Mieliśmy tu mnóstwo kobiet, które się zajmowały kulturą, jak choćby słynna reżyserka teatralna Krystyna Skuszanka. Więc rzeczywiście nagle okazało się, że huta jest pełna kobiet i wciąż nie powiedziano, nie pozwolono im opowiedzieć ich historii. No i trochę o tym będzie moja książka. Moja książka zaczyna się w 1949 roku, kiedy przyjeżdżają geodeci, żeby wytyczyć miejsce pod Nową Hutę i kiedy wkraczają na teren tutejszych wsi, Mogiły, Pleszowa, Luboczy, Bieńczyc, żeby je wymierzyć i żeby później doprowadzić do wywłaszczenia tych ziem. Więc najpierw opowiadam rzeczywiście o kobietach, które miały tu gospodarkę i tą gospodarkę straciły. Później no one rzeczywiście same już nie żyją, żyją ich wnuczki czy wnucy. Podobnie jest z tymi kobietami, które chociaż bardzo młodziutkie, ale przyjeżdżały tu w latach 50., czyli murarki, tynkarki, właśnie dziewczyny, które łopatami przerzucały ziemię. To były dziewczyny wówczas 16-letnie, czasem nawet 15-letnie, ale niestety też już zdecydowana większość z nich odeszła. Więc o nich opowiadają ich rodziny albo materiały archiwalne, których się zachowało bardzo dużo. To są kobiety, które były, powiedzielibyśmy, awangardą naszego polskiego równouprawnienia. Ponieważ wcześniej, przed Nową Hutą, bardzo niewiele kobiet takie zawody wykonywało. Żeby kobieta była murarką, to było praktycznie niemożliwe. Murarze to byli mężczyźni. I zresztą te dziewczyny, które tworzyły brygadę murarską, one się często skarżą na łamach prasy na przykład, że murarze nowohuccy się z nich śmieją. Że majster, który je dostał, no załamał ręce i powiedział, że to nic z tego nie będzie, bo wy jesteście baby. Więc one muszą walczyć o to, żeby uznano ich pracę, ich fachowość i rzeczywiście są w tym bardzo dzielne. Więc to rzeczywiście jest ciekawe, że to są po raz pierwszy kobiety wkraczają w taki męski świat, świat męskich zawodów. To się oczywiście bierze stąd, że mamy po wojnie i tych mężczyzn do pracy, męskich rąk brakuje. Ciekawe jest też to, co się później z nimi dzieje, bo wiele z nich tę pracę traci. Ja opisuję na przykład dzieje takiej brygady wytapiaczek, dziewczyn, które były sprzątaczkami w hotelach robotniczych, ale uznały, że to jest bardzo nieperspektywiczne zajęcie i przekwalifikowały się na wytapiaczki, więc pracowały przy wytopie żelaza.
I po roku, a nawet nie pozwolono im chyba rok przepracować na tych stanowiskach, aktyw partyjny nakazał rozwiązanie tej brygady, ponieważ uznano, że jest to praca zbyt szkodliwa dla kobiet. I przeniesiono je stamtąd, mimo że nie było żadnych skarg pod ich adresem. Więc to też jest taka trochę tragiczna historia, że w momencie, kiedy pojawili się mężczyźni i to mężczyznom trzeba było zapewnić pracę, to kobiety zaczęto odsuwać od tych zajęć, takich typowo technicznych. One przeszły do gastronomii, do sklepów, zaczęły pracować w lżejszych zawodach. Wiele z nich też na przykład nie wróciło już do pracy po urodzeniu dziecka. Zostały po prostu w domu. Wiele tego chciało. Często też chcieli tego ich mężowie. Ale moja książka się nie kończy na tych latach 50., 60., ponieważ idziemy dalej przez tą nowohucką historię i dochodzimy do lat 80., do stanu wojennego. I no myślę, że też brakowało trochę takiego głosu kobiet, które tworzyły nowohucką Solidarność, które uczestniczyły w strajkach, które się nie bały wystąpić przeciwko władzy i często za to płaciły bardzo dużą cenę. Także ich historie, ich losy, tej walki politycznej też się znajdą w książce. Ja mam niezrealizowane marzenie, to znaczy nie udało mi się odnaleźć pewnej kobiety, której losy są dla mnie bardzo symboliczne dla Nowej Huty. To jest kobieta, która nazywa się lub nazywała Zofia Włodek. Zofia Włodek była murarką. Była młodą dziewczyną, która tworzyła i przewodniczyła brygadzie murarskiej, wyłącznie żeńskiej, wyłącznie kobiecej. I była gwiazdą tamtych czasów. To znaczy żadne wydanie Budujemy Socjalizm, czyli tej naszej nowohuckiej gazety, się nie obywało bez jej zdjęcia. Ona była wszędzie. Była na gazetkach, była przodownicą pracy, pobijała swoje rekordy, przekraczała normy, witała oficjeli z państw socjalistycznych. Kiedy do Nowej Huty przyjechała Lidia Korabielnikowa, taka bardzo znana radziecka przodowniczka pracy, to właśnie Zofia Włodek ją oprowadzała po Nowej Hucie. Więc ona była gwiazdą tamtych czasów, naprawdę. Wszędzie pełno było jej zdjęć, karykatur, rysunków. Rzeczywiście była bardzo, bardzo znana. No i nagle mi znikła. Nagle po prostu przepadła jak kamień w wodę i nie ma jej. Nie ma jej. Nagle przestała się pojawiać w prasie. Nie ma od niej żadnych informacji w żadnym z krakowskich ani w warszawskich archiwach. Po prostu się gdzieś rozpłynęła. Ja szukałam jej bardzo długo. Pisałam tę książkę półtora roku, więc przez cały ten czas usiłowałam natrafić na jakikolwiek jej ślad, na kogoś, kto by ją pamiętał. Nikt jej nie pamięta. Nikt jej nie zna. Sądzę, że zmieniła nazwisko wychodząc za mąż. No i po prostu się rozpłynęła gdzieś w powietrzu. Więc to jest takie moje niezrealizowane marzenie ją poznać, ale w książce zawieram tyle z jej losów, ile udało mi się rozszyfrować i poznać. No i liczę, że może jeszcze kiedyś gdzieś ją przyszpilę. Ja jestem nowochucianką w drugim pokoleniu. Ale moje korzenie nowochuckie są bardzo głębokie i sięgają bardzo głęboko, ponieważ jedna z moich babć pochodziła z Pleszowa i wciąż mam rodzinę w Pleszowie i w Luboczy. Więc jestem tą przednowochucianką w jakiejś tam części. Natomiast pozostała część mojej rodziny do Nowej Huty przyjechała i moja mama już się tutaj urodziła. Moja mama się urodziła już w szpitalu Żeromskiego, więc on już stał, natomiast mój wujek, czyli jej starszy brat, urodził się jeszcze na Willowym w izbie porodowej słynnej. Ja się już urodziłam też w Żeromskim, zresztą moje córki też się urodziły w Żeromskim, więc ten Żeromski to jest taki nasz matecznik. No i mieszkam tutaj rzeczywiście od urodzenia. Nigdy się nie wyprowadziłam z mieszkania, w którym, no nie przyszłam na świat, ale w którym mieszkałam jako dziecko. Więc jestem tutaj wrośnięta bardzo mocno. Zresztą ja bardzo lubię powtarzać, że ja jestem nowochucianką, a nie krakowianką i zawsze to podkreślam. Historia Nowej Huty to jest w ogóle historia Polski w pigułce.
i do tej takiej Polski powojennej. To znaczy, to jest ten wielki entuzjazm budowy, to jest też ten tragizm tego, że budujemy to miasto w pewnym narzuconym ustroju. To jest też to, że potem próbujemy tą wolność odzyskać, niezależność odzyskać i zrywamy się do walki o tą naszą wolność. Ta płyta ma rzeczywiście krótką historię, ale taką bardzo skondensowaną, taką bardzo gęstą, bardzo ciekawą. Może gdyby miała, nie wiem, 800 lat, to ta historia, te wydarzenia by się tak rozłożyły na ten czas, a ponieważ ma tak niewiele, więc rzeczywiście co chwilę jest tutaj jakieś ciekawe wydarzenie, czy coś bardzo ważnego i istotnego. Wydaje mi się, że to taka pigułka naszej polskości. Ja myślę, że za 17. Że za 17 lat Nowa Huta będzie super modnym miejscem do mieszkania. Ponieważ już mamy park kulturowy w Nowej Hucie, więc jesteśmy już spokojni o to, jak ta huta będzie wyglądać architektonicznie. Ona jest niesamowicie zielona. Tak jak wygląda teraz Nowa Huta na wiosnę, to jest naprawdę miasto ogród. Ja jak otwieram oczy rano i wyglądam przez okno, to pierwsze co widzę, to są korony drzew, a nie sąsiad naprzeciwko na balkonie palący papierosa. Nowa Huta ma olbrzymi potencjał i widać już, jak się zmienia. Widać już, że mieszkają tutaj coraz młodsi ludzie, ludzie z dziećmi, którzy już nie tylko siedzą zamknięci w domach, tudzież w pracy, ale chcą tu spędzać czas. Chcą sobie pojeździć na rowerach, chcą się przejść nad zalew, chcą wypić kawę w fajnej kawiarni, chcą pójść do teatru. Widać, że już jak ja miałam, nie wiem, 19 lat, to jeździliśmy do Krakowa. Jak chcieliśmy się napić kawy albo piwa, to jeździliśmy do Krakowa. A teraz już, mam wrażenie, to się zmienia i już lepiej jest zostać u siebie. Coraz więcej ludzi chce zostać u siebie. Więc ja daję Hucie te 17 lat i tu będzie kwitło życie. Takie mam wrażenie, że to będzie kwitło życie. Mieszkania, ceny mieszkań pójdą w górę, proszę kupować już teraz, bo później będą za drogie.